Są dzieci, które dzisiaj opuszczą naszą placówkę, które ze mną spędziły 17-18 lat. Niektóre dzieciaki nie mają jeszcze tyle lat, więc jest mi to tak niezręcznie powiedzieć, ale łezka wokół mi się kręci, bo pamiętam całą historię związaną z niektórymi tu od samego początku. Marek Grechuta kiedyś śpiewał: ważne są chwile, które jeszcze nie znamy. Ale to nie jest, proszę Państwa, prawda. Człowiek, który nie pamięta, co było, co jest, to człowiek bez nadziei, bez miłości, bez przeszłości. Ja zawsze staram się pamiętać i te dobre, i te złe chwile, zarówno naszym uczniom, ale też żartem tak powiem rodzicom. Ale są też takie chwile, w których człowiek się zastanawia, czy warto. To ja dzisiaj chciałem pokazać Wam, że warto. Zapraszam tu Agnieszkę Binek z mamą, panią Ewę Przeniosło i panią Małgorzatę. Szanowni Państwo, jak przyszła mama z Agnieszką, nie było jeszcze wujka Gogla, aż tak nie pisało. Jak poczytałem sobie w książkach, jak, na co kochruje Agnieszka, to do tej pory, proszę Państwa, głos mi się zacina. Zawsze myślę o tym, proszę Państwa, że jest nadzieja, że zawsze walczę do końca, nigdy się nie poddaję. I wskazuję też i rodzicom, Państwu też, wskazuję nauczycielom, pomocą, nadzieja umiera ostatnia. U Agnieszki to szczególnie widać. Proszę Państwa, kiedyś uczono mnie w szkole na początku lat 90., że te dzieciaczki, oj, w porywach do 14 roku życia będą żyły. Dwa tygodnie temu w telewizji podali w Polsce, stosują lek na chorobę Agnieszki, która wydłuża życie przynajmniej o 10 do 20 lat. Możemy dzisiaj się pochwalić tą naszą pracą i takim przykładem nadziei, miłości, oddania, pracy. Ci, co wierzą w Boga, niech nazwą to cudem, ale Agnieszka dzisiaj jest z nami, uśmiecha się. Pamiętam mamę, która mi zaufała, jedna z pierwszych, gdy zapraszałem na fundację. Pamiętam nasze pierwsze jazdy na hipoterapii, to nawet wspominałem 3 dni temu, jak jeszcze uczyłem prowadzać konie kierowców, którzy nie mieli żadnego doświadczenia, i jak w czasie takiej pogody jak dzisiaj, gdzieś zaczęło chmurzyć, pani Karolina Zając trzymała Agnieszkę na rękach, koń się spłoszył. Ja powiedziałem do mamy, że proszę zaufać, bo ja wcześniej bym temu koniowi ukręcił głowę, niby Agnieszka spadła. I słuchajcie Państwo, co zawsze to podkreślam. Przykład idzie zawsze, ale zaczynam, nie za słowem. Więc nie te chwile, które są przyszłe najważniejsze, ale które są były, są i które będą. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję pani Barbarze Winek za te lata współpracy. Nadawaliśmy zawsze na tych samych wektorach. Zrozumiała mnie zawsze, mówiłem do niej, że muszę odejść z tamtej szkoły, bo nie mogę się pogodzić z tym, że nie jest pieniądz, a przez to praca z dzieckiem ukierunkowana na dziecko, jako jedna z nielicznych na samym początku od razu nie zrozumiała. Dzisiaj dożyliśmy tej chwili, nawet przez pola macie 500 metrów do warsztatów. Proszę Państwa, i Agnieszka dzisiaj jest z nami, uśmiecha się i zapewniam Państwa, że rozumie to, co mówię. Z mojej strony, jako Jacka, nie dyrektora już, dziękuję.
Proszę Państwa, no chciałem tu jeszcze podziękować wszystkim tu pracownikom edukacyjnym, ale też i pomocą, i kierowcom, którzy zaangażowali się w proces opieki, wychowania, rewalidacji Agnieszki. Pani Magda jeździła ostatnie kilka lat na zajęcia indywidualne. Pani Ewa była przyszywaną mamą w szkole, w jej klasie. Agnieszka też spędziła tam miłe chwile. Cieszę się bardzo, proszę Państwa. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. I Agnieszko, myślę, że kiedyś pożegnasz mnie, jak będę odchodził na emeryturę z kwiatami. Ja w to wierzę i mam nadzieję, że Bóg pozwoli, że dożyjemy do tej chwili. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję Wam wszyscy, kochani dzieciom, za te wszystkie dzień dobry na korytarzach, za przytulaski. Dziękuję kierowcom, pani sprzątaczce, dziękuję wszystkim, którzy na co dzień byli z nami, panu dyrektorowi, jako takiemu przyjacielowi naszej rodziny. Naprawdę to jest człowiek niezastąpiony. I paniom, pani Magdzie, która przyjeżdżała do nas do domu i wykazała się ogromnym zaangażowaniem, cierpliwością w pracy z Agnieszką, pani Ewie przeniosło, pani Agnieszce Kawiorskiej na sali gimnastycznej, która też nie szczędziła sił, żeby Agnieszka była w dobrej formie fizycznej. Pani Dorocie Marciszewskiej też za zajęcia logopedyczne. Pani Oli za zajęcia z psem. Dziękuję Wam wszystkim. Szanowni Państwo, żeby nie było tak smutno, ja wypiszę list intencyjny do pani kierownik warsztatów terapii zajęciowej, że jak Agnieszka 1 stycznia zostanie przyjęta na warsztaty, to pojedziemy my ze szkoły na warsztaty i Was odwiedzimy. Wszystkiego dobrego i bezpiecznych wakacji. Wszystkiego dobrego.